Siemanko, z tej strony Emdziak i dzisiaj zagramy sobie w Cave World Minecraft. Taka nowa seria, generator świata doszedł do Minecrafta 1.13, bo właśnie na tej wersji jesteśmy. I ogólnie troszkę zwykłam z tą, że tak powiem, serią z dwóch powodów. Z jednego, że jest ciemno w ciul, dlatego wziąłem sobie skrzynkę, wiedząc, że się pochodnie też pojawią. I ze względu też na to wziąłem tą skrzynkę, licząc na sadzonki. Tutaj nie ma drzew. Totalnie nie ma drzew, więc sadzonki nam się trafiły, więc jest genialnie. Bo jedyną naszą szansą byłoby kopalnie tutaj, żeby w tych wózkach znaleźć. W tych wagonikach, nie wózkach. Ogólnie nowa seria, myślę, że się wam spodoba, no bo taki magiczny świat, mi się strasznie on podoba. Naprawdę. Genialny jest. To jest tak jakby Nether, znaczy generator Nethera wsadzony do normalnego świata. Tu nie ma światła dziennego, tu jest 24 na dobę są moby. Tu jest cały czas noc, że tak powiem. Co jest oczywiście też dodatkowo ciężką rozgrywką. Musiałem sobie wyłączyć świat z mobami ze względu na to, że coś się tutaj chciałem ustawić do nagrywania. Co widać, już mam pierwszy level. To musiałem z łapki zabijać takiego delikwenta, bo mi kurde chciał już wsadzić swoje ostre pazurki, łapki czy hukie, wie co oni mieli jeszcze przy sobie, mi w dupę, więc tak jakby nie było zbyt ciekawie, żeby tutaj coś nagrać. Widzę, że tutaj też są melony na dzień dobry. W ogóle wziąłem dżunglę, bo dżungla, ładna trawa jest zielona, co mi się bardzo podoba. Geta faka z tym śmieciem, więc też mi się to podoba. I tak, jest ciemno w ciul. Za co przepraszam. Mam nadzieję, że nie zrazicie się do serii ze względu na to, że jest ciemno. Bo ja też na to pod tym względem patrzyłem, ale sobie pomyślałem, że branie sobie miksturki widzenia w ciemności na te... kopalnia, na dzień dobry. Miło. Że branie sobie miksturki widzenia w ciemności na serię Survival to nie jest jeden z najlepszych moich pomysłów. Dlatego sobie to odpuściłem. Teraz jakby tutaj wskoczyć, żeby się nie zabić. O, ale dałem nura. Ale nura zrobiłem. A, nura zrobiłem. Nie, dobra, co ja robię ze swoim życiem? Wait, teraz jak ja mam tu... O, dobra. Kopalnia. To jest w sumie nasz... Jeden z jedynych sposobów na pozyskanie jakiegokolwiek materiału budulcowego związanego z drewnem. Ale no wiecie. Ja tutaj nie jestem pod drewno. Może mi się trafi ten pochodnia. Bierzemy. Kurde, pochodnie to tutaj są na wagę złota. Jest tak ciemno wszędzie. Przepraszam was za to, no ale no, nie poradzę nic na to. To jest właśnie pierwsza wada tego świata, że to jest ciemno w ciul. Można można kilka światów sobie takich zrobić właśnie oryginalnych na oryginalną serię z Minecrafta, ale Tidzimi już zaklepał sobie serię na... Czysty, na czysto wodzie, więc tak jakby no raczej zdążyliście się kapnąć, że staram się być jak najbardziej oryginalny, więc no nie przypadło mi do gustu go papugować, że tak powiem. Taki nie jestem. Ja wolę zrobić sobie własną oryginalną serię, aniżeli od kogoś ściągnąć jakiś pomysł. A Cave World Minecraft myślę, że nie tyle będzie ciekawą serią pod względem ogólnym, no bo to jest survival tylko na takim troszkę fajniejszym świecie. No co jest ciekawie, bo tu są 24 na dobę moby, więc ja tutaj będę ginąć raz za razem, zgaduję. Tam jest Krypcio. Fajne jest to, że się szybciej pływa przynajmniej. Get the fuck out from me. Ja was nie chcę. Tu nic nie ma. Najgorzej. Oh shit! Idealnie w creepera bym się wrąbał, no. No i tak jak mówiłem, to jest taki nether wygenerowany po prostu... Znaczy generator nethera w normalnym świecie. Co widać po prostu po strukturach. Po strukturze generacyjnej, że tak powiem. Generatora. Ale wiecie co, ja może się zajmę tutaj podstawami Minecrafta. Mnie coś tu zaraz zaciupie. Nie będzie zbyt ciekawie. Więc no, do dyspozycji mamy troszeczkę... O Boże, co ja bym zrobił? Do dyspozycji mamy troszkę drewna, dzięki czemu możemy sobie troszkę pokopać kamienia, żeby mieć już lepsze narzędzia.
Pyk. Nawet tego nie skomentuję. Naprawdę, nawet tego nie skomentuję. Jak było to bardzo głupie. No idź stąd. Idź stąd. Idź. Weź się utop. Tyku, tyku, tyku. Tylko mieć na oku, bo mi plecy zrobi. Dobra, zbierzemy sobie troszkę węgla. Najgorsze jest to, że nie ma shaderów jeszcze na tą wersję Minecrafta i tak jakby nie ma nawet możliwości, żebym załączył sobie shadery z palącą się w łapce pochodnią. Więc tak naprawdę jesteśmy totalnie we dupie w tym temacie. No, no przepraszam, no nic wam na to nie poradzę niestety. Jedyne co mogę zrobić, to ewentualnie troszkę podjaśnić w programie do montażu, ale nie wiem, czy to zrobię, nie wiem, czy będę pamiętał. O, żelazo, tylko że tu idą moby. Nie! 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 Oh, fuck sake, bitch! No właśnie o tym mówiłem. No sio! 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 CoolDefNav2 mi się przypomniał. Ciekawe dlaczego. Sio. No. Get the fuck out from my room. I'm playing. Kurde mole, no zabiją mnie. Zostaw mnie. Tam był jeszcze jeden. Gdzie on jest? What the fuck? Czy on serio wpadł? Nie. Topielec! Poważnie? Stopielec? Może stopielec, lol. Fuck! No! Get the fuck out! Won! Ale jak bardzo jestem w dupie w tej serii. Widać to bardzo dobrze i wyraźnie. Goddammit, jak tu jest ciężko przeżyć. Wszędzie wrogie moby. Wszędzie wszystko chce mnie zabić. God damn it. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy tutaj nawet się moby pasywne tepią, więc tak jakby też może być problem z wełną. Chociaż o czym ja mówię? Tu nie ma czegoś takiego jak dzień. O czym ja mówię? To jest wieczna noc. God damn it. Oh shit! Ale ebło. O kurde, dwa pająki to nie jest dobry pomysł. Gorsze jest to, że nie do końca wiem, jak tutaj się poruszać. Tak. Żelazo. Idziemy po żelazo. Musimy się uzbroić. W tej serii będzie nam naprawdę bardzo potrzebna zbroja. To już nie jest kwestia, kurde, moby tylko w nocy, a jak coś, to pójdę sobie do łóżka, się prześpię. Tu są moby 24 na dobę i wszędzie. O, zbugowana wodek. A jak ja to kocham. Ej, zejdę tam. Lololo. Ale mnie oczy będą boleć później. O, złoto. Ej, ale będę się śmiał, jak tu będą diamenty. Ale będę się śmiał, jak tu będą diamenty. Bardzo będę się śmiał. Tyk, tyk, tyk. Ale miałem zawał przez chwilę. No dawaj, 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 dawaj. Kopaj. Synek. Kopaj ty to. To muszę sobie zachować to jedno. Muszę sobie zasadzić arbuzy.
Bo nadają mi po jednej sztuce niby tylko, a sobie myślałem, to jest dość dużo. God damn it. Ciekawe, czy to są zwierzęta w ogóle. Widziałam ocelota, jak właśnie próbowałem się przygotować do nagrania tego. Ale nie wiem, czy są takie moby pasywne typu owca, albo nie wiem. Kurczak, bo w dżungli są najczęściej kurczaki chociażby, no to nie wiem. I do know. Możliwe, że nie ma. Wtedy by nie było zbyt wesoło. Redstone. Złoto. No to może się przydać. Why not? Oh shit. Ale nam się trafiły te sadzonki, wow. Jestem strasznie szczęśliwy. Bo naprawdę tutaj jedyne, co by było naszą nadzieją, to jest wagonik, żeby znaleźć jakąkolwiek sadzonkę. Bo tutaj nie ma drzew, tu nie ma liści. Tu nie ma nic, tu nie ma życia. Dobra, podstawa to sobie zrobię lepszy kilof już. Pójdę powykopuję to złoto i tak dalej. Redstone też się przyda. Redstone też zawsze dobra rzecz. Tu nic nie było. A ja tu nadal czekam na żelazo. Tu też nic nie było. Okidoki. Czekamy na żelazo. Very interesting, co nie? Właśnie za to kocham Minecrafta. Oh shit. Dawaj. No właśnie. Powinno być tego 8, a było 7. Tak się właśnie aż zastanowiłem, o co kaman. Niezłe wdzianko. Mrał. O nie. Najgorzej. Ciekawe jest to, że w kopalniach się moby nie topią. Tak zauważyłem. Albo bardzo rzadko przynajmniej, nie wiem. Jedno z dwóch. Ale to jest dzikie, że ja tutaj sobie chodzę po kopalni, a tu mobów nie ma. Może ja się nie będę odzywać, bo zaraz wykraczę sobie jakiegoś szkieletona, który mnie do lawy wpieprzy albo coś. Ja nie mogę zginąć z tymi sadzonkami. Sadzonki tutaj są na wagę diamentów, naprawdę. Bo nie mogę powiedzieć złota, złoto jest mi ważne. Naprawdę, sadzonki są tutaj na wagę diamentów. Ja tu nie mogę zgubić sadzonek. Jak zgubię sadzonki, to już mogę się pożegnać z życiem tutaj. Nie mogę ich stracić. Oh shit, dobra. Trzeba troszkę tutaj pożyć w kopalniach, bo widzę, że tutaj jest w sumie najbezpieczniej, zauważyłem tak dziwnie, ale no cóż. Jedziemy z tym koksem, czemu nie? Sure, why not? Kurde, ostatnio mi strasznie na język wchodzi angielski, podczas gdy z angielskiego skończyłem z dwójką. Trzeci rok z rzędu. Ja nie znam angielskiego, a kurde, ciągnie mnie, żeby po angielsku mówić. Bez sensu. Mówi się, że praktyka czyni mistrza, ale coś czuję, że ze mnie to nawet i praktyka nie uczyni mistrza. Nie mam co ze sobą zrobić, nudzi mi się. Wam pewnie też się nudzi już to oglądać. A chcę dokończyć to żelazo. A teraz zrobię sobie najlepszą broń ever. Żelazną sikierę. No patrzcie to. 0,9 do szybkości ataku, ale 9 obrażeń. To na przykład ma 4 obrażenia. Zobaczcie, tym kamiennym kilofem się bijemy z tamtymi. Tutaj już jest ponad... No 3 razy więcej ataku jest na jedno uderzenie. Więc no, no proszę państwa, ja mam takiego zombiaszka na hita i uderzenie łapką. Bo zombiaki mają chyba 10 serduszek. Okej, okay, można iść.
Dobra, idziemy w przygodę. Pora powoli zastanowić się, gdzie zamieszkamy, bo naprawdę chcę mieć jakąś oazę, gdzie będzie w miarę jasno. Ach. Wykopię sobie jeszcze troszkę tutaj wungla. Zanim wyjdę. Zanim zobaczę masakrę. Aha, kwadratową masakrę. Właśnie, a propos kwadratowej masakry. Mam własny serwer na 100 slotów, więc tak jakby w opisie będziecie mieli IP do serwera. Serwer jest na non-premium i premium. Specjalnie chciałem też na non-premium, niestety przez to ucierpią premiowcy, tacy jak ja, że skinów nie będzie. Ale chciałem, żeby były te. Żeby było non-premium, żeby wszyscy mogli ze mną pograć, a nie tylko ci z premium. Ja chcę z wami wszystkimi pograć, a nie tylko kurde z tymi, których na to stać. Sam wiele lat miałem w Bajzyczu i wiem, jak to boli, kiedy jakiś serwer jest tylko na premium. Dlatego ja ten serwer robię na oba. Na non-premium i premium. Więc będziecie mieli IP na wersję 1.12. Początkowo był na 1.7.10, ale postanowiłem, że chcę na nowszą wersję to przełożyć. Miał być na 1.12.2, ale wyszło na to, że niektóre pluginy nie działają. Więc jest na ostatecznie na 1.12. Takim czystym 1.12 bez żadnych dodatków. No, nie jest co mieć. O, shit! Pająki. Najgorsze ścierwo. Znaczy dobra, nie najgorsze, ale pająki są wredne. Tak szukam sobie mi... Oh, kwiatki, kurde, kolor. To jest jedyny kolor, jakim... Oh, fuck, możemy zaobserwować na tym. No nie. No nie. No nie. God damn it. Zezamasz. Oh, shit. Jak bardzo zginę? Nie mogę nie mogę stracić sadzonek! Run! Uciekaj! Sadzonki nadal życie! Fuck this! Shit! Mogę przy okazji nasionka podbierać. Bo to też może być naszym sposobem na przeżycie. Nie ma trawy jako itemka, a jednak to są... O, fuck, o krokoć. Teraz to było o krokoć śmierci. Tam coś się żwir zawali, widzieliście to? Uff. Ło. Tam jak fajnie żwir. Może nie będę oglądać widoczków, bo to skończy się dla mnie źle. Już nie mam co jeść. Umieram z głodu. Wiecie co? Musimy chyba się na siłę gdzieś osiedlić. Chyba niestety, ale nie ma co szukać sobie specjalnego miejsca na domek, kiedy ja mam resztkę HP, a nie chciałbym naprawdę zginąć. Teraz jeszcze kilka dyrtów mi się przydadzą. Tak po prostu. No nie! To się. Zostawcie mnie wszyscy. Muszę wylądować gdzieś na dole, ale we w miarę. O oh fuck. We w miarę w spokojnym miejscu. Tak, żeby mnie nic nie zabiło. Nie jałć. No! O tak, a tam jeszcze jest spawner tych tykających pająków. Jasne. O tym marzyłem od samego początku. Spokój. Spokój. I opanowanie. Totalny spokój. O kuźwa, jak jasno. Ale mi zarąbało po oczach, wam pewnie też. Spokój i opanowanie. Musimy się przegrupować.
Bo tak jakby umieramy. Wam się, że się mi zdawało, nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, jak jeszcze jesteście. Ja demet. Tyk, tyk, tyk. Świat jest bardzo ciekawy, ale też ciężki do przeżycia w jakimkolwiek stopniu, więc no. Ciekawość powiązana ze śmiercią. Okej. Musimy sobie zrobić tutaj pole, pole, łyse pole. A tam będzie stał mój bank. Co? Czekamy. O, mam dwa te, dwie kostki. Tyk, tyk. To jest wyrośnięty już. Ale fajnie, nie muszę tego dokładnie sprawdzać, czy jest wyrośnięte, bo to się przestanie samo ten wzrastać. Okej. Okej. Jeszcze żyje. Kolorki! Zróbmy sobie mój ulubiony kolor. Zgadnijcie jaki! To było totalnie niespodziewane. Jademy, co robię ze swoim życiem? Soconki. Nie, naprawdę mi się nie uśmiecha wychodzić dzisiaj z domu. God damn it, podziękuję jednak. Co ja mogę zrobić z tego, co posiadam? W sumie to nic. Więc co mogę zrobić, to czekać, aż to wyrośnie. Mam skrzynkę, właśnie. To może być moja taka tymczasowa baza, dlatego schowam tutaj nawet wszystkie najcenniejsze rzeczy. Ja chcę iść w podróż po drewno. Raczej po dyrta. Najbliższy dyrt jest tutaj u góry. Czy ja tam? Chwile grozy! Nowy program, god damn it. No. Naprawdę nie chciałbym zginąć, bo będzie mi ciężko to znaleźć. Obliczmy, jak bardzo jestem w dupie. Kalkulator. Nie, dobra, nie, no, żartuję, ale. Fuck this shit. Jakie to jest ciężkie. No nie zauważył mnie. Szybko, 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 jak najwięcej dyrta. I wio! W podróż powrotną. Żyję. I am alive in a chill light. You're the creator, you traitor. Hey, that's what vaccine to pure than mean. Co? No nie, mi się zachciało zaśpiewać, weź. Oj, się zesrałem! Kurde, zawał na miejscu. Bo to, ten kamień ciągle mi przypomina Gasta. A jesteśmy w świecie strasznie podobnym do Netheru. To w sumie jest ten sam generator. No wsią mi stąd! Get the fuck out, to jest moja jaskinia. Przelazłem. To jest moja jaskinia. Co ja mogę tutaj jeszcze zrobić? W sumie to tak średnio mogę, co? Mogę wziąć jeszcze jedną pochodnię, to mogę wziąć i zarzucić te nasionka. Tutaj nie mogę posadzić, bo chcę, żeby to wyrosło na drycie. Na razie to tyle z moich planów.
Sio, no kurde, mucha mnie męczy teraz, no. A miałem oświetlić. No, jestem tępy. Tyk. Łóżko nam się przyda tylko do spawn pointa w sumie. Mam dwie nitki. A tam jest mnóstwo nitek. Więc w następnym odcinku pewnie pójdziemy po te nitki. Ale najpierw chciałbym się nażreć. Wiecie co? Między odcinkami może nie tyle będę coś robić, co poczekam po prostu, aż to powyrasta. Zbiorę troszkę sobie jedzenia, wiecie co? Bo naprawdę nie warto jest na to czekać, jak to rośnie jak krew z nosa. O ile krew z nosa może rosnąć. Więc no, to rośnie jakby chciało, a nie mogło. Więc tak jakby odpuszczę wam tego czekania. Po prostu zostawię sobie po odcinku włączonego Minecrafta, żeby to mi dalej rosło, a jak będą wyrastać melony, to będę je zbierać. Zbiorę troszkę sobie tutaj jedzenia i wtedy się najem, zbiorę troszeczkę więcej i wtedy będziemy mogli pomyśleć o jakiejś wyprawie, na przykład na ten mob spawner właśnie. Chociaż mob spawnera samego w sobie nie zniszczę. Przyda mi się exp. To już jest też potwierdzone info. Fajnie by było mieczek zrobić. To jeszcze teraz zrobię, bo czemu nie? Why not? Więc tak jak mówiłem, na dzisiaj to by było tyle. Tak jak mówiłem, ogarnę tutaj jedzonko sobie, żebyśmy mieli troszkę do jedzonka. Zapraszam jeszcze raz serdecznie na serwer, link oczywiście w opisie, a raczej IP do niego jest w opisie, bo to jest kod liczbowy, to nie jest nazwa, więc to jest ten problem dodatkowy. Na samym odcinku pójdziemy pewnie. Puh, drzewo wyrosło. Się wystraszyłem. Pójdziemy sobie pewnie tam. A jak na razie na ten odcinek to by było tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!